Witam, TVQ 1993, to jest kolejny odcinek Forces Crafta Frozen Factory, więc Minecrafta będę dopiero nagrywał jak wrócę, ponieważ zabrałem nie tego save'a świata i po prostu nie jestem w stanie tego nagrać, więc Minecraft będzie po 23 dopiero, a przez ten czas będą inne rzeczy. Więc skończyliśmy robić ten system do tej windy. Za chwilę wam pokażę, ale tu się skończył właśnie węgiel, więc będę musiał przerzucić całą tą tutaj rzecz, żeby wykopało ten węgiel, którego jest mało, bardzo mało, ale niech będzie. Więc to jest tutaj w ten sposób. Zabierzemy to, zabierzemy to. Aj, chwila, tu jest trochę węgla. Coś tu węgla jest. 29. Wow, dobra, nie ma węgla. To będzie tu mamy to. Zabierzemy to, zabierzemy to i to jest do tego. Dobra, muszę pamiętać o tym, żeby to podłączyć. I tutaj mamy system doprowadzenia do tego. Dobra, więc ja muszę to trochę zamienić, ale nie będzie to aż takie trudne, bo mogę tu podłączyć. Jest bez problemu. Więc to by było wtedy tu. I wtedy PTG pójdzie gdzieś tu. Skrzyneczka nam pójdzie tu. Jeszcze jedna by poszła. O. Tutaj? O, chyba tak. No dobra, i teraz jeszcze to musi być podłączone. Jakoś tu. O, ty tu. Ojeju. Jeszcze trochę tego. To idzie tu. Ty nie masz powera, co za chwilę będziesz miał i tutaj będzie wyjście i do tego będzie leciało i będzie wszystko dobrze. Jak z dawnych czasów. Okej. No dobra, więc teraz tak. Energia może lecieć stąd. Chociaż nie, energia tylko raz poleci. Schowam niepotrzebne rzeczy. I tu musi być węgiel, a węgiel mam przy sobie jakikolwiek? Nie mam. I ten węgiel zasili to i wtedy tu będzie leciał węgiel do tego i tu będzie leciał do tego i będzie wszystko good. Bardzo dobrze. I to niech już zostanie tak i to wszystko zrobione jest, tylko jeszcze to. To zrobię w ten sposób. Damy tutaj do PTG, bo to mało energii zabiera, więc nie ma problemu. Tak. I tak. Super. To będzie działać. Jeszcze tylko małą zmianę tutaj zrobię. Raz, dwa i trzy. Dobra, teraz będzie wszystko super mega. Cacy, jeszcze tylko ulepszenie do... O, fuck. Jeszcze tylko ulepszenie do tego. I może być. Dobra. Teraz tak, zrobiłem jeszcze dodatkowo dużą baterię, która służy nam jako miejsce, gdzie jest większość... Wszystkie tak naprawdę wieżyczki te ulepszone. I one są samowystarczalne, bo podpiłem tutaj na samą górę baterii 9 solarek, więc w dzień one się ładują nam do
dosyć chyba do połowy przez cały dzień. I ta bateria pomieści 270 tysięcy energii, więc nie ma tutaj problemu. Później będę ją przestawiał, jak będę wiedział, jak to zrobić lepiej. A teraz tak, nasza bateria, więc może spróbuję tutaj w sam dół zlecieć, nie zabijając się, może. Ale pokażę wam tu górę. Mogę użyć latarkę. Więc, góra jest taka, że tu mamy 9... dziewięć tych hopperów podłączonych do kolejnych hopperów, które są, idą do smelterów i potem te hoppery tutaj są, tak naprawdę do niczego to nie idzie, tutaj idzie to do produkcji tych machine bloków, a tutaj przeważnie kobalt idzie, nie kobalt, tylko tytanium. Jest to ustawione, żeby wyciągało tylko tytanium, które leci tutaj. Przez to właśnie produkujemy sobie alloyed machine bloki i tu złota nie ma. I wezmę trochę może tych bloków do produkcji rur. A teraz pójdziemy na dół i zobaczymy, czy przeżyje. Muszę być bardzo ostrożny. O kurde. No dobra, może zejdziemy normalnie. Może zejdziemy normalnie. To jest normalne. To jest normalne. Schodzenie. Ej! Miałem mało HP. Dobra, więc tak, jesteśmy sobie tutaj na dole i jest to zrobione na razie w ten sposób. Potem jak ten nikiel zniknie, to zrobię to trochę inaczej, bo będzie sam kobalt w tytanium. I nikiel leci do tego hoppera, tutaj leci, tu do tych hopperów czterech łącznie. A tytanium leci, jeszcze tu leci ich nikiel. A tytanium leci do tej połowy. I teraz to nie działa. I czemu to nie działa teraz? A no tak, bo węgiel się skończył wtedy i co stoi wszystko. I nic nie robi. No ale tak to właśnie tutaj jest zrobione, więc wystarczająco szybko kopie i przenosi te surowce, żeby ta winda działała non-stop. Co jest najważniejsze. No okej, okay, ale mamy zadanie zrobić Orbital Energy Transmitter i to będzie mega trudne. Tu mamy nowe zadanie, znaczy nowe odkrycie. Basic Rocketery i zrobimy może... Czekaj, co ja dostałem tutaj nowego teraz? Mamy te quad matter movery, ale one nie są na razie nam potrzebne i orbital strike controller. Overclockery, fajna sprawa, ale są mega drogie. Nie do wyprodukowania, tylko ogólnie żeby działać. Oce te konwejery są najszybszymi kontem, beltami w grze. Bardzo, bardzo drogie. I potrzebują energii. Niech pomyślę. Ultimate Power Grid zrobimy może? Tak, Ultimate Power Grid może być. Potrzebuję tinu. Dużo tinu. Dużo tinu i zrobimy za chwilę ten projekt, który planowałem zrobić już wtedy, wcześniej, więc jak to by miało wyglądać, żeby zrobić wielką produkcję tych czopków? To by było mega ciężkie. Musimy pozbyć się na razie hejstów, na zawsze hejstów. Jak tam paliwo? Czy wyrabia? 33, ta działa. Super mega.
Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to zrobić? Tu mamy ten system Steel Alloy Smelter ogólnie. A gdyby tak go przenieść, ale tu nie ma miejsca w ogóle. Ups. O nie. Nie, nie. Popsuję. Wszystko psuję. Muszę się zastanowić. Dobra, więc wymyśliłem, że zrobię po prostu drugie piętro. Będzie to na piętrze. I tutaj będziemy to ciągnąć. Może zrobię całkowicie drugą podłogę z tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Było tak, 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 tak. Jeżeli solarki tu są, to one nie będą działać, a one są w tym miejscu, chociaż już nie są potrzebne. Bo to było tylko tymczasowe, bo nie było węgla. Więc to by mogło działać. Ups, nie to. Ła, tu już się kończy miejsce całkowicie. I to by mogło być w tą stronę. Nie będzie przeszkadzać w ogóle. Albo w tamtą. Turbiny są... Dobra, weźmy, zróbmy to. Żeby był dostęp do turbiny i to nie jednej. A nie ma tutaj żadnych tych? Nie. Dobra, na razie tyle miejsca musi wystarczyć. Więc to by było tak. Tu mamy koper, litium i trzy razy żelazo. Tin jest tu. Oh shit. Jest za blisko tego lasera, żeby mogło tutaj działać. To będzie się niszczyć, o właśnie. To jest problem. Okej, teraz to działa jakoś tutaj. Jest to wkopane trochę do przodu. No i teraz mamy tutaj dużo różnych or. I nie wiem, jak to zrobić z tym żelazem, bo jest razy 3. A niepotrzebny jest aż tyle. Za chwilę się wymyśli coś. Dobra, więc tak, mamy te sztabki i musimy mieć raz, dwa, trzy, cztery. Cztery razy musimy zrobić... Gdzie to jest? Cztery razy... No dobra, to później to poszukam. Na razie zrobimy tak. Cztery razy... Raz, dwa... Czy ja chcę to zrobić w ten sam sposób, co zrobiłem ten na dole? Może być za dużo. Zrobię to w inny sposób, więc... Czyli 4... 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3... 4... Uuu, copper plate'ów nie ma. O, już jest pełny. Nie, nie jest. Prawie. I ja potrzebuję cztery te assemblery. To będzie wymagało dużo, dużo energii. No to za chwilę. O, jest assembler. Copper housing. Copper plate. Więcej copper plate. Coilery, raz, dwa.
Dobra. To się zrobi z czasem. A gdybym co zrobił energię ze słońca? Nie byłoby to takie złe. Może. To tak, żelazo. To będzie musiał lecieć do tego, potem do kabli, ale to nie zawsze. Więc może ja to zrobię tak, że najpierw wyprostuję to w tą stronę, będzie mi prościej. Więc to leci tu. To leci tu. To leci tu. To leci tu. I teraz to zostawię na razie. Teraz tak. Dobra. Stampery. 1, 2, 3, 4. Super. To będzie naprawdę masowa produkcja. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz będę musiał coś zrobić właśnie, żeby to rozdzielić. Bo będę potrzebował kabli, jednocześnie tych właśnie PCB, a jednocześnie osobno plate. Jak to zrobię? Może być problem? Oh fuck. To nie będzie takie proste. Oj, nie będzie. Schowam na razie rzeczy, których nie potrzebuję. Czy ty nie powinieneś... To zniszczenia idzie. Strasznie problem z tym jest, inwentory. Już mam na pewno koper. Koper. A, będę potrzebował więcej, więc... Jeszcze odrobinę więcej. To już się przerobiło? A jeszcze więcej. Jak ja to zrobię? Połowa by poszło tam, połowa tam, to by było też tak sobie. Muszę pomyśleć. Okej, wymyśliłem, jak to zrobię. Jest po prostu tu podzielone. Są hopery. I jedna strona prowadzi w górę, a druga idzie dalej do przodu. I teraz to będzie tak zrobione, że postawię na górze produkcję PCB, albo na dole, nie ma to znaczenia. Postawię na górze. Tak po prostu. Jakoś. Więc potrzebuję 4 razy ekstrudery i 4 razy to. I już mam copper plate, więc nie będzie zbytnio problemu z tym, żeby to wyprodukować. Czyli potrzebuję 4 coilery i 4 PCB assembling planty i nie mam coili. Oh shit. Coile, tu są kable produkowane? Nie, tu są te. Nie, tu są coile. Ja mam gdzieś produkcję tych coili. Gdziekolwiek. Mogę to? Nie. Tu. No tu się nie robią coil, ale naprawdę nie mam coili koprowych, odrobiny. Dobra. Tak. Kopera. Zrobimy 20. A co tam? Okej, więc teraz tak, przygotowałem wszystko i teraz możemy tutaj postawić extruder planty, tutaj coilery. I tutaj PCB. To wszystko poleci jednym tym do przodu. I stąd to musi być jeszcze jeden do przodu. Okej. I stąd niech pomyślę, to idzie, tu są coile. Tu będzie hopper potrzebny chyba. I teraz będę potrzebował 4 pody. Cholera. To jest skomplikowane. Ale cóż. Pody były tu. Housing, copper housing. 4.
pody. 4, lol, wystarczyło. Okej. No dawaj, do góry. Teraz. Do tego musi polecieć plate i PCB. 6 plate'ów, 2 PCB, więc musimy osobno zrobić 3 hopery wychodzące, czyli tak. PCB, 2 plate'y, to by było wtedy zrobione. Załóżmy, zrobimy to trochę do przodu. Raz, 2, 3, 4. Gdzie mamy turbinę? Tu mamy turbinę, będzie turbina w tym miejscu, więc będzie można to zasilać turbiną. Jeżeli tu postawię, to mogę dwoma turbinami to zasilać. Łatwiej, to będzie tu lepiej. Czyli raz, dwa, a nie, tu nie może być. Tu nie może być, chyba że postawię wtedy hopper w tym. Pod tym. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie musimy ustawić na remove only. Szybko. Wszystko jest dobrze? Tak, dobrze. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery. I więcej hopperów. I tu tak samo muszę szybko ustawić na remove only. Chociaż remove, dobra. Okej, okay, teraz to musi polecieć w tamto miejsce. Czyli w ten sposób. Dobra. I tu będą leciały plate'y. Co? Czemu tu lecą plate'y? Plate'y są... Czemu tu nie? Plate'y są tu? A jakim cudem? Nie, czekaj. Extruder plant. No tak, bo to plate'y, przecież to sztabki przyjmuje. No dobra, to muszę to poprawić. Ale to będzie proste też, na szczęście. Uff. Więc tu musimy zrobić małą zmianę. Dokładnie w tym miejscu. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, remove only. Działa. Okej. I to poleci tu. Nie mam beltów. Belty. Dobra. Teraz będzie dobrze. Wyciągniemy plate'y. Oh, super. No taka maszyna, taką maszynę zbudowałem. Do produkcji czopków, lol. Okej, tu wszystko jest okej. I tu powinny trafiać nam PCB. O, trafiają, super. Tylko wyciągnę plate'y, które już wcześniej tam się znalazły. Remove only, wszystko jest good. O, super. Oh. Dobra, więc to będzie po prostu cały czas produkować. To jest ustawione wszystko, ok? Nie. I teraz prąd! Musimy dostarczyć do tego prąd. I to dosyć sporo tego prądu musi być. Naprawdę, bardzo dużo. Więc zrobimy sobie...
Zrobimy sobie... O, złoto już jest. A czemu tylko 5 mam tego? Czego tu nie ma? Aha. Okej. Okej, damy radę. Damy radę. Zrobimy 4 razy to. Albo pójdziemy na całość i zrobimy organik. Tak nie wiem co zrobić z tym. Teoretycznie. Albo dobra. Albo nie. Zrobimy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I potrzebuję kolejną turbinę chyba. To już nie działa? O. Czyli teraz potrzebuję... koprowe. A co daje? Działaj. Działa wszystko ok? Ja. Tu? Też. Tu i tu jest to samo? Tak. Turbina jedna tu? A, może być. Mam nadzieję, że paliwa wystarczy. Ile mam miejsca? Wystarczy? Ja. Turbin jet intake. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To było 4 razy 3. No dawaj. 36. Dobra. Raz, dwa. To jest chyba pierwsza taka bardziej skomplikowana rzecz, jaką robię w Fortress Craftie. To będzie musiało być do tego lub do tego, nie ma to znaczenia. Up. O, zaskoczyłem. A nie, będzie tu. Tak. Tak. Super. Jest sobie turbina. Jest sobie wejście. Jest sobie wyjście. Add only. Remove only. Tak. Turntable. Nie mam. Turntable. Tu jest. Skacz i skacz. Tak. Tak. I tak. Dobra, wszystko jest ustawione dobrze. To teraz paliwo powinno już lecieć tu. Jak tylko poleci. Jak trafi, żeby poleciało. Czy mogę to jakoś ulepszyć? Musiałbym więcej paliwa zrobić. Jak tam produkcja w ogóle działa? Raczej działa. Pożyczyłbym trochę. Żeby to już zaczęło działać. Jednak chcę, żeby to już działało. Ile mam fioletowych? Nie mam w ogóle. Dobra. To się zrobi. Jedna wystarczy? Nie. Jeden, dwa. Dwa. Laser, emitter, raz, dwa. Dobra. Proszę, żeby było dobrze. W miarę, żeby to było na środku, tak gdzieś tu albo tu, nie ma co znaczenia. I może bym cię chciał tu podłączyć? A dałoby się może... Nie, nie dałoby się. No, podłączę cię tu. Ty lecisz tu. Mogę tu postawić baterię, ale... Może? Nie. Jest tu.
Różowo mi. To i tak będzie za mało energii chyba. Ależ coś. Już jest coś. Teraz... I teraz to dziury tutaj są i jeszcze hopery. Raz, dwa, oja. Brakuje hoperów. Hoper! Tak. Nie. Stój, wróć. Raz, dwa, trzy. Add only. Dobra. To więc będzie produkować cały czas czopki, które będą lecieć. Teoretycznie mogą one być już tutaj, do tego laboratorium podpięte. Z drugiej strony ja już nawet nie potrzebuję tutaj produkcji za bardzo. Jak to z energią? Działać będzie to działać, ale bardzo wolno. Tak niezwykle wolno, bo jak widzicie, to po prostu nie nadąża, nie wysyła tej energii, bo no, samo to potrzebuje energii, więc tutaj za bardzo energii się nie skumuluje. Jakby to zrobić? To działa już na full obrotach. To wysyła 320. Mógłbym lensy użyć, ale to nic nie da. Wiem, co mogę zrobić. Mogę dać jeszcze jeden. Mogę zrobić drugą turbinę od razu. A, to by było dobre. Druga turbina. 35. 36 i 9. Druga turbina będzie od razu tu. Intake. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Dobra. I to będzie automatycznie brało też z tego. Z tego właśnie. I mogę to wykorzystać, bo to mało energii wysyła, więc postawię po prostu drugi laser, który będzie leciał do innej. Raz, dwa. Do innego tego. Drugi laser. I on poleci. Tutaj. Dobra. Działa? Działa. I teraz powinno być dużo lepiej. Dużo lepiej, chociaż jeszcze można zawsze lensy włożyć i będzie jeszcze lepiej. Tylko nie te najlepsze. Diamentowe też nie. Niebieskie będą ok? Mam 5 ich. Niebieskie będą ok. Niebieskie dają drobi to pas, już mam te odkryte. Sapphire to jest 90%, to za dużo. To za dużo. Może użyję tutaj Ruby? To jest 50%? O, Ruby. Ruby będzie ok. 4 potrzebuję. O, mam tylko jeden Ruby. Dobra, użyję niebieskich. Raz, dwa, trzy, cztery.
teraz tak, tu, 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 608 to jest, wow. I tu. Te turbiny będą cały czas działać na maksymalnych obrotach i base treat już mi skyrocketuje w górę. No chyba bossy będą. Chyba. Shit. Ale zrobiłem to. Jej. I to samo będzie trzeba zrobić do osobno, ale to samo, ale osobno do właśnie tytanium, niklu i złota. I będzie wszystko nice. Jestem ciekaw, jakby mi się wtedy zacinało, jeśli bym wyłączył dynamic framerate. O, działa dobrze. I fajnie. Dobra. Wszystko good. Działa. I to potem poleci, ale to ładnie wygląda. Lubię te czapki. Wszystkie są inne? Tak. Oh, jestem zadowolony. Naprawdę, bardzo zadowolony. Możemy to zrobić w ten sposób, że teraz te czopki będą podłączone do tego laboratorium, a w to zrobimy w ten sposób, że po prostu podłączymy na przykład 4 hopery osobne i w każdym hoperze będzie inny rodzaj czopka. Będzie to non-stop działać, nieważne jakie badanie będziecie robić, to i tak będzie działać, bo tak. Mogę to zrobić teraz. No, czemu nie? Chyba. Może. Już wiem. Zrobię to... tak. Jakby to podłączyć w dół. Będzie mi prościej, jak to zrobię tu jakoś. Tu będzie jeden. Tu będzie... O! Tu będzie drugi i trzeci. A tu będzie ten. Znaczy, tu będzie pierwszy, drugi, trzeci i ten. Ten nie. O, tak będzie dobrze. Idealnie. Więc to jest góra, ta strona i ta strona. Podłączmy to tu. Podłączmy to tu. Podłączmy to tu. Weźmy tak, zróbmy więcej tego miejsca. Tak, tutaj dziury mają być. Podłączmy pierwszy, żeby już mieć jakoś tutaj widzieć, żeby to jak to ma być. Czyli na pewno ten musi polecieć tu. Mhm. I to poleci tu w dół. Teraz jest w dół. O. Tam poleciało coś? Super. Super. Teraz drugi. Drugi podłączymy sobie na przykład to. Co będzie leciało sobie tu. I tu. I między to. Może być nawet tutaj hopper. Nie musi być tam. Ale weźmy tam. Kolejny jest. I teraz kolejny trzeci. To będzie trochę już bardziej skomplikowane. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzeci może być do tego hopera. A tam jest podłączony, tak? Tu jest podłączony i tam jest podłączony. Do trzeci do tego hopera jest. Up. Tak. I skończyły się belty. Ale te belty idą. Ale ten odcinek będzie długi. Za długi. Już muszę go kończyć. Tak. Super. I czwarty będzie zrobiony w ten sam sposób co ten. Tak naprawdę. Tak? Ja. Chyba tak. Czyli tu, tu,
Tu. 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 I tu w dół. Dobra, nie szkodzi. Jej, gotowe. I gotowe! Więc mamy nasz system właśnie tworzenia czapków tych z podstawowych. Jeszcze te złoto, nikiel będą bardziej ważne i to będzie osobno zrobione, ponieważ one nie będą lecieć do laboratorium automatycznie, dlatego one będą postawione gdzieś, no tu. To jest logiczne, że tu gdzieś. No, to na razie wtedy. To komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia, trzymajcie się, o niebieskie oczka. Pa, pa!